Cześć, tu Diana z Bardziej Lubię Książki niż Ludzi i dzisiaj zapraszam Was na film trochę inny, dlatego że nie o książkach, a o puzzlach. 29 stycznia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Puzzli, a jak wiecie albo nie wiecie, no to się dowiecie, że jestem ogromną fanką puzzli. Uwielbiam układać puzzle, uwielbiam ten czas spędzany nad układaniem kolejnych wzorów. I pomyślałam sobie, że z okazji tego dnia pokażę Wam, jakie puzzle mam u siebie w domu. To będzie też trochę film, który będzie mnie rozliczał, dlatego że ja od jakiegoś czasu myślałam o tym, żeby policzyć, ile mam pudełek w domu i być może części się też pozbyć, no bo są tego jakieś ogromne ilości. Także zapraszam, pokażę Wam wszystkie pudełka, jakie mam, a potem postaram się je podzielić na dwie kubki, te, które zostają do ułożenia i te, których mogę się pozbyć. Trochę mi się tych pudełek nazbierało, na sam koniec je policzę, ale najpierw chciałam Wam pokazać, jakie to są puzzle i wspólnie się zastanowimy, które chciałabym jeszcze ułożyć, a które mogę sobie darować. Na pierwszy ogień idą puzzle, które dostałam całkiem niedawno z Puzzle Premium. To jest Thomas Kincaid, on przepięknie maluje. To są sceny z myszki Miki. Są przepiękne i bardzo chciałabym je ułożyć. Następne puzzle, które mam, to są cztery pudełka i to są Haru Stories. Nie wiem, czy kojarzycie, oni chyba już teraz nie istnieją, ale to są takie przepiękne pastelowe ilustracje. I co ciekawe, one cztery złożone tworzą cały świat. Tutaj mamy z jednej strony niebo, tutaj mamy łódź podwodną przepiękną. Zaraz Wam to ułożę jakoś. Z drugiej strony mamy wielorybkę, tutaj z jednej strony mamy samoloty i z tej strony mamy smoka i miasto. Więc generalnie można je ułożyć jako obraz. Ułożyłam wielorybka i ułożyłam łódź podwodną i tamtych powietrznych już nie ułożyłam. Pomyślałam kiedyś, że powieszę je sobie na ścianie wszystkie cztery połączone, ale prawdopodobnie tego nie zrobię, więc akurat te puzzle bardzo chętnie puszczę dalej. No i teraz tak, od czego zacząć? Zacznę z tej strony, dlatego że tutaj mam puzzle kosmiczne. Zaczniemy od maleństw, to są tylko małe pudełka, bo ilościowo to jest w dalszym ciągu 1000 puzli. Te puzzle dostałam od Patrycji Kawa z literami, nazywa się na Instagramie przepiękne, są bardzo oryginalne, ja nie widziałam takiego wzoru, więc je sobie na pewno zostawię i ułożę je podczas któregoś kosmicznego lipca. A tutaj mam jeszcze takie puzzle, które też dostałam i które też są przepiękne, ale wydają się bardzo trudne. Dalej mam puzzle, które też dostałam i z których się mega cieszę, ale nie wiem, czy to nie będzie wyzwanie na emeryturę, bo jak widzicie, to jest po prostu czarna plama. Dalej mam takie kolorowe puzzle ze Schmidta. To też jest taki trochę a la kosmos. Mamy tutaj takie kosmiczne jakieś miasto. Takie, wiecie, rysunkowe, bardzo, bardzo fajne, ale nie wiem, czy będę je układać, więc nad nimi też się zastanowię. Mam też puzzle, których nie ma nikt inny na świecie. To są puzzle, które zrobiłam specjalnie na kosmiczny lipiec. I to jest astronauta, który sobie leży i czyta książkę. Są absolutnie cudowne. Dalej mam też przepiękne puzzle, bardzo oryginalne. Księżyc. Przepiękny księżyc, który też jest bardzo trudny. Ale też liczę na to, że kiedyś je ułożę. No i dalej mamy przepiękne puzzle Nataszy Einat. Zobaczcie, jaki to jest przepiękny wzór. To jest domek na Księżycu. No i jeszcze z Ravensburgera 1500 elementów mapy nieba. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje kosmiczne puzzle. Z tej strony mam dwa pudełka takich puzzli trochę większych. Tutaj mam Schmidta czaszki, 2000 elementów. Kiedy się ułożę i myślę, że całkiem niedługo, kolorowe puzzle się układa dużo łatwiej. Myślę, że to będzie bardzo przyjemny wzór. I tutaj mam jeszcze wyzwanie, którego się w końcu kiedyś podejmę. 3000 puzzli, to jest piękna i bestia. Przepiękny też wzór i mam nadzieję, że w końcu mi się uda je ułożyć. Zresztą to jest wzór Thomasa Kincaida. Kincaid ma przepiękne puzzle i tutaj właśnie jest cały stosik obok mnie. Zaraz Wam je pokażę. Kiedyś chciałam zebrać wszystkie, ale jest ich całkiem sporo.
A ja naprawdę nie mam już miejsca, więc te, które już ułożyłam, puściłam już dalej, już ich nie mam, a te czekają na ułożenie i są to Aladdin, Myszka Miki, Królewna Śnieżka, Mulan, Pocahontas i chyba właśnie Pocahontas będę układać w ten weekend, 101 Dalmatyńczyków, Roszpunka, Księga Dżungli, Bambi, Piotruś Pan i Kaczor Donald. Mam też wielką słabość do puzli książkowych, wiecie, że bardzo dużo takich wzorów układam. I mam tutaj, słuchajcie, wzór księgarni dwa razy nawet. Co ciekawe, jeden jest z Ravensburgera, a drugi jest z Eurographics. Tak wyglądają obydwa, ten jest trochę większy, 2 cm chyba większy. Najlepsza księgarnia na całym świecie, wzór jest przepiękny. Jedna księgarnia na pewno będzie dla Was. Dalej, co dalej mamy? Dalej mamy z Trefla takie puzzle, które są bardzo, bardzo kolorowe. I to jest taka ala księgarnia, nie wiem czy tutaj zobaczycie, to są książki, które są takie w ogrodzie, bardzo kolorowe. Baśniowa biblioteczka, tak się nazywają te puzzle. I dalej mamy, słuchajcie, takie puzzle, które sobie kiedyś kupiłam dawno, dawno temu. Wyglądają w ten sposób i też jak je ułożę, to je puszczę dalej, a może nawet bez układania. I mam też jeszcze puzzle, które kosztowały jakoś dużo monet, z tego co pamiętam, ale są przepiękne. Rebecca Campbell, Do Not Disturb. Zobaczcie. Tak wyglądają, są naprawdę przepiękne i ten piesek jeszcze, i ten pan sobie tutaj siedzi w fotelu, i kotek siedzi na fotelu, są naprawdę przecudnej urody i te myślę, że ułożę i poproszę tatę, żeby mi je nakleił jako obraz. Do książkowych zaliczyłam jeszcze takie przepiękne puzzle z Eduki, piękna dziewczyna czytająca książkę. Bardzo podoba mi się kreska tych puzzli, taka ilustracja troszkę a la takie farby wodne. Ale w sumie nie jestem przekonana, czy będę je układać, więc być może też polecał do Was. Tutaj mam kilka takich pudełek, które nie wiedziałam jak zaklasyfikować. Tu mam piękny, absolutnie przepiękny widoczek, też Thomasa Kinkade'a, taka trochę Toskania. Myślę, że też będą bardzo przyjemne do układania. Jednymi z najtrudniejszych puzzli, jakie mam, są puzzle właśnie te, które dostałam chyba ze 2 lata temu albo 3 lata temu na urodziny. I to, słuchajcie, jest obraz lwa. Ale co ciekawe, każdy z tych kafelków jest zdjęciem lwa. To znaczy, że jakby to jest obraz lwa złożony z małych zdjęć lwów, więc to będzie koszmarnie trudne do układania, ale też będzie bardzo ciekawym wyzwaniem. Ja w ogóle nie widziałam wcześniej takich puzzli i ostatnio kupiłam sobie takie puzzle, które też, ja ich wcześniej nie widziałam, a które pomyślałam, że będą bardzo ciekawym doświadczeniem. To są zdjęcia w sepi, to jest Edwardian Collection. Przypuszczam, że na całą kolekcję składa się kilka zdjęć, ale zdjęcie jest super, ja lubię takie retro klimaty, więc to też będzie bardzo fajna rzecz do układania. Puzzle, które sobie też kupiłam, które też mają bardzo ciekawy obrazek, są używane, ale jest napisane, że są wszystkie. To jest taka pracownia zegarmistrza, myślę, że też będzie bardzo cudowne do układania. I mam jeszcze wspaniały obraz Nowego Jorku. Tutaj wprawdzie jest napisane, że jednego kawałka brakuje, ale tak bardzo podobała mi się jakby forma tego obrazu i to jest taka farba olejna. Jest to rzeczywiście obraz, że pomyślałam, że tak naprawdę nie szkodzi, że tego kawałka brakuje, bo można go w bardzo łatwy sposób dorobić. Ja nie jestem jakąś fanką Nowego Jorku, jakąś taką bardzo mocną, więc jeżeli ktoś jest i chciałby powiesić sobie coś takiego na ścianę, to też niech do mnie napisze. Bardzo lubię układać mapy i tutaj mam dosyć podobne. Te dostałam całkiem niedawno, chyba na te święta. Historical map, są cudowne, ja lubię takie właśnie stare mapy, kocham naprawdę bardzo mocno. Tutaj mam w troszkę innym wydaniu, trochę jaśniejsze, też wyglądają na bardzo ciekawe. I tutaj mam takie najbardziej hardkorowe, 2000, zobaczcie, przepiękne są, absolutnie przepiękne. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe doświadczenie i bardzo duże wyzwanie, ale te szczegóły na tych puzzlach tutaj są po prostu naprawdę obłędne, no są cudowne, cudowne. Tutaj mam wieczko od puzzli, które układam teraz. To jest wzór Jana van Hasterena, jeżeli dobrze czytam. I to jest tylko 500, ale to są takie puzzle z cyklu Impossible Puzzle, czyli takie puzzle niemożliwe do ułożenia. Zobaczcie, ten wzór jest koszmarny. Ja się po raz kolejny przekonuję, że ja nie jestem fanką takich puzzli. Ja muszę mieć jakiś wzór do ułożenia, ale te stanowią dla mnie wyzwanie, więc je ułożę. Natomiast to będą pierwsze i ostatnie puzzle z takiej kategorii, bo nie sprawia mi to po prostu przyjemności. Ja nie robię rzeczy w życiu, które mi nie sprawiają przyjemności. Tutaj mam kilka puzzli takich też nieklasyfikowalnych. Mam puzzle z Wiedźmina, przecież nie mogło być inaczej. Oczywiście piękne, całe czarne. Kiedy się ułożę, na pewno. Tutaj mam też przepiękne puzzle z Eduki.
piękna dziewczyna z czerwonymi włosami. Ta sama seria, która była wcześniej przy tej dziewczynce czytającej. Myślę, że też będą bardzo przyjemne do układania. I też mam Sherlocka Holmesa z tej serii, to jest już 1500 elementów. Są przepiękne i mam bardzo wielką ochotę je ułożyć. Myślę, że to kiedyś nastąpi. I tu mam jeszcze też przepiękny wzór, który dostałam z Ravensburgera. Ale zobaczcie, jaki cudny wzór. Też czeka na ułożenie. Myślę, że będzie naprawdę przepięknie wyglądał. Tutaj mam stosik taki troszkę zagadkowy. To są puzzle Wazgi. Nie wiem, czy tak to się czyta. To są takie specjalne puzzle, które polegają na tym, że mamy obrazek, natomiast układamy zupełnie inny obrazek. Układamy scenkę, która wydarzyła się po tej scence. Ja nigdy nie układałam puzzli bez obrazka, więc myślę, że to będzie naprawdę duże wyzwanie, jeżeli chodzi o to. Ale też mam ochotę kiedyś spróbować. Może być fajna zabawa. Tutaj mam jeszcze puzzle z jakiegoś przyjęcia. Tutaj mam puzzle z jakiegoś sklepu. I dalej mam jeszcze puzzle Jana van Hasterena. On robi takie rysunkowe puzzle i to jest biblioteka i ją też na pewno kiedyś ułożę. No i na koniec mam jeszcze puzzle z serii Gdzie jest Wally? Nie wiem, czy znacie Wally'ego. Ja jak byłam mała, to były moje jedne z ulubionych książek, gdzie wyszukiwało się go. A więc tak sentymentalnie bardzo bym chciała też je ułożyć. Ha, ale Wally'ego już znalazłam. Teraz są takie puzzle, które należą do kategorii sztuka. Treffle wypuścił taką serię kiedyś Art Collection i to są puzzle, które przedstawiają najsłynniejsze obrazy świata. Ja kiedyś miałam w ogóle taki pomysł na serię na YouTubie, żeby właśnie układać takie puzzle i jednocześnie opowiadać o artyście, o tych obrazach, różne ciekawostki. Mam Botticelli'ego, mam też jeszcze Van Gogha, natomiast nie jestem przekonana, czy ja je będę układać teraz, więc być może też je puszczę dalej. I teraz tak, ja staram się puzzli nie kupować, bo jak widzicie, trochę ich mam. Natomiast są wyjątki. Kiedy zobaczyłam w Action puzzle na podstawie obrazów Boba Rossa, musiałam je wziąć. Wzięłam tylko jedno pudełko, dlatego że na szczęście zostały takie, które mi się średnio podobały. Kupiłam sobie taki widoczek. Ja widoczków za bardzo nie lubię układać, no ale to Bob Ross, więc sami rozumiecie. A jeżeli Boba Rossa nie znacie, to koniecznie wpiszcie sobie na YouTube Bob Ross. On był malarzem, który robił tutoriale w telewizji, miał cały taki cykl i pokazywał, jak malować obrazy. Nawet jeżeli nie jesteście zainteresowani malowaniem obrazów, to posłuchajcie go. Gość miał absolutnie fenomenalny, fantastyczny głos i warto go posłuchać tylko i wyłącznie dla samej przyjemności słuchania, nawet jeżeli nie znacie angielskiego. Znalazłam też w ciuchu kiedyś puzzle Angeli Harding. Ja jej prac wcześniej nie znałam. Zobaczcie, jakie to jest cudo. Znaczy tutaj widzicie fragment, tutaj widać całość jakby tej pracy. Są absolutnie przepiękne, obłędne i też bardzo chcę je ułożyć. Oczywiście jak ułożę, to puszczę je dalej. No i też jeszcze puzzle z Eduki, też 1000 z takimi plakatami z secesji. Ja bardzo lubię ten styl, bardzo lubię ten klimat, więc też myślę, że je będę układać z przyjemnością. Tutaj mam z Castorlanda taką przepiękną kolorową sowę. Bardzo mi się ona podoba. Teraz są puzzle z ciucha, słuchajcie. Te puzzle kupiłam dlatego, że są koszmarnie trudne. Maze Jigsaw to jest, słuchajcie, taki wieżowiec, który jest zbudowany i jest jednocześnie labiryntem. Więc jeżeli ktoś chciałby się z nimi zmierzyć, to też niech do mnie napisze. Chętnie je puszczę gdzieś dalej. Bardzo też mi się spodobały puzzle z Time Collection. To są puzzle takie brytyjskie, trochę pudełko jest sfatygowane, pocięte i porwane i takie no biedne. Ale to jest Tower Bridge London i to jest zdjęcie stare i zdjęcie współczesne. No i też mam puzzle, z których jestem bardzo zadowolona i które są przecudownej urody. Winnie the Pooh, czyli Kubuś Puchatek. Zobaczcie, to jest taki stary retro ekstra rysunek. Próbowałam już je kiedyś układać. Nie jest to łatwe, dlatego że tutaj ta ramka, te elementy powtarzają, jakby są identyczne, więc jest to wyzwanie. Ale je na pewno ułożę i już mam na te puzzle chętnych dalej. No i też mam fantastyczne puzzle, których też nikt nie ma inny na świecie. Jest tylko jeden egzemplarz. To są te puzzle, które robiłam na Kosmiczny Lipiec, ale zostały ze mną, żeby je ułożyć. To jest przepiękna wieża z książek. Dalej mam też puzzle, które dostałam i które też kocham całym serduszkiem. To jest szkielet ludzki, taki wzór puzzli, który też się nieczęsto spotyka, więc też będę je układać z przyjemnością. I teraz tak, mam też puzzle, które są mega trudne. Nie wiem, czy poznajecie, to jest moje zdjęcie. Robiłam te puzzle w Empik Photo, żeby sprawdzić, jaka będzie jakość tych puzzli. Niestety okazało się, że jakość jest fatalna. Jeżeli chodzi o układanie, to był koszmar. I nawet nie chodzi o wzór, chociaż wzór też jest koszmarnie trudny, no bo tutaj mamy połowę puzzli, to jest szare tło. Natomiast puzzle jakościowo były fatalne, rozklejały się, nie były miłe do układania, więc jakby nie polecam. I te puzzle też chętnie puszczę komuś dalej, kto podejmie się wyzwania. Dalej mam puzzle, które są w sumie dla mnie też zagadką, dlatego że to są przygody Sherlocka Holmesa. Tak wygląda okładka.
Natomiast w środku, słuchajcie, jest trochę tak, że mamy coś do przeczytania. Ja tego nawet nie otwierałam jeszcze. Ha. Mamy książkę i mamy puzzle. Nie mamy obrazka. Więc super, widzę dużo ciemnych elementów. Więc jeżeli mam fanów Sherlocka Holmesa i chcieliby się zmierzyć z taką zagadką, to też zapraszam do odezwania się w wiadomości prywatnej, jak się dogadamy. I teraz jeszcze mam puzzle, które kupiłam sobie kiedyś w ramach jakiejś akcji charytatywnej. Tak wygląda wzór. Bardzo mi się podoba, bo to jest taki kolaż, ja kolaże kocham, ale prawdopodobnie ich już nigdy nie ułożę. Więc jeżeli ktoś się zakochał w tym wzorze, to niech się do mnie odezwie. A, i tutaj mamy jeszcze jeden wzór z tej serii Art Collection. Gustav Klimt. Przepiękny wzór, bardzo go lubię. Ale też nie wiem, czy go kiedykolwiek ułożę. To jest moja świąteczna kolekcja. Chciałabym je ułożyć wszystkie, ale święta po prostu trwają za krótko. Ten przepiękny świąteczny domek miałam układać w tym roku, ale nie zmieściły mi się niestety do bagażu. Ale na pewno je kiedyś ułożę, bo są przepiękne. Ten przepiękny wzór też czeka na ułożenie i myślę, że też to się w końcu wydarzy, bo też jest cudowny. Tutaj mam świątecznych, czerwonych, coca-colowych Mikołajów, też są cudowni. I tutaj mam też jeszcze przepiękny zimowy widoczek Thomasa Kinkade'a. Kinkade'a zresztą się cudownie układa, bo szmity są przepiękne jakościowo i układanie tych puzli to jest naprawdę sama przyjemność. Tutaj mam Mikołajów z ciucha, których sobie kupiłam, ale nie mogłam się oprzeć, bo to jest taki vintage, totalnie retro obrazki. Czasami takie trochę creepy, dziwne, brzydkie, ale też pociągające w jakiś sposób. No i dalej mamy też przepiękną zimową scenkę do ułożenia i mam też zimowe Gibsony. I to jest ilustracja z tych takich śmiesznych, że jest mnóstwo różnych tutaj scenek, różne rzeczy się dzieją i można sobie popatrzeć i się pośmiać. I mam też przepiękne na koniec falcony, Falcon Deluxe. To jest przepiękna, absolutnie przepiękna zimowa karuzela. Ja jestem zakochana w tych puzzlach. I to wszystko, słuchajcie. Wszystkie puzzle Wam pokazałam. Tak to u mnie w tym momencie wygląda. No a teraz je policzę. Mam 74 pudełka puzzli w tym momencie w domu. 74 pudełka. Mam nadzieję, że ten film sprawił Wam dużo przyjemności. Jeżeli jakieś puzzle wpadły Wam w oko, to napiszcie koniecznie, jakoś się dogadamy. Ja chętnie pozbędę się niektórych pudełek. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, tak samo jak ja. Cieszę się też, że byliście moją motywacją do tego, żeby taki film zrobić. No i żeby wyciągnąć w końcu te wszystkie pudełka i je przejrzeć, obejrzeć i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Także trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że w książkach jest więcej. A przy układaniu puzzli można słuchać audiobooków. Audiobooki przy puzzlach chodzą jak złoto.